Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem. Jest to funkcja złożona, która dla argumentów z takiego zbioru przyjmuje zapis minus 4 przez x, a dla argumentów z takiego zbioru jest po prostu wartością 3. I teraz tak, zanim narysujemy tę funkcję, to zróbmy sobie tabelkę, w której wypiszemy argumenty i wypiszemy wartości. Argumenty to x, wartości to y albo f od x, możemy też tak zapisać. No i teraz zobaczmy. Argumenty po kolei. Minus 4, minus 2, minus 1, 1, 2. A tutaj mamy, myślę, że są po kolei, nie są po kolei. To jeszcze tutaj się wkrada 0, 3, 4, 5. Tutaj celowo dałem te argumenty nie po kolei, tak aby łatwiej było wyliczać wartości. Czyli dla argumentu minus 4 wstawiamy tutaj minus 4, mamy minus 4 podzielić na minus 4 to jest 1. Później za x wstawiamy minus 2, minus 4 podzielić na minus 2 to jest 2. Później za x minus 1, minus 4 na minus 1 to jest 4. Następnie za x 1, minus 4 podzielić na 1 to jest minus 4. I za x 2, czyli minus 4 podzielić na 2 to jest minus 2. Później dla argumentu x równego 0 mamy wartość 3. Dla argumentu x równego 3 mamy wartość 3. I tu wszędzie będzie wartość 3, ponieważ funkcja jest tutaj funkcją stałą. Teraz rysujemy wykres. Oś x, oś y. Dla argumentu minus 4 powiedzmy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Dla argumentu minus 4 mamy wartość 1. Dla argumentu minus 2, czyli dla takiego argumentu mamy wartość 2, raz 2. Dla argumentu minus 1 mamy wartość 4. Tutaj. Później dla argumentu 1 mamy wartość minus 4. Dla argumentu 2 mamy wartość minus 2. Dla argumentu 0, czyli tu argument 0, mamy wartość 3. Dla argumentu 3 mamy też wartość 3. Dla x równego 3 mamy wartość 3. Dla argumentu 4 też mamy wartość 3. I dla argumentu 5 też mamy wartość 3. Tak wygląda nasz wykres. Podpunkt A. Czy zachodzi równość f od minus 2? Wartość funkcji dla argumentu minus 2 to jest 2. Razy f od minus 1 to jest 4. Wartość funkcji dla argumentu minus 1 to jest 4. Ma się równać f od 1. Wartość funkcji dla 1 to jest minus 4. Razy f od 2, wartość funkcji dla argumentu 2 to jest minus 2. 2 razy 4 to jest 8, minus 4 razy minus 2 to też jest 8. Zachodzi taka równość. Podpunkt B. Czy funkcja f jest różnowartościowa? Aby funkcja była różnowartościowa, to dla każdego argumentu ze swojej dziedziny musi przyjmować inną wartość. A my widzimy, że tutaj na przykład dla argumentu 0, 3, 4, 5 wartości są takie same. Jest tutaj funkcją stałą. Czyli jeżeli przynajmniej występują dwa argumenty, dla których wartość jest taka sama, to możemy stwierdzić, że funkcja nie jest różnowartościowa. Podpunkt C. Czy funkcja f ma miejsca zerowe? Czyli pytanie, czy ma punkty przecięcia osi x, bo miejsca zerowe to punkty przecięcia osi x. Nigdzie to nie widzimy punktu przecięcia osi x. I tak samo możemy to sprawdzić w tabelce. Miejsce zerowe to taki argument, taki x, dla którego w tabelce dla y-ów mamy 0. Tutaj nigdzie nie ma zera, dlatego nie ma miejsca zerowego.